Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Technikali. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania bardzo ciekawe cudeńko od Smallriga. Jest to przenośna lampa Smallrig RM75. Zapraszam do dokładnego omówienia. Na początku omówmy, co znajdziemy w zestawie. Oprócz lampki LED zabezpieczonej plastikową osłonką, w opakowaniu znajduje się standardowy kabel USB-A do USB-C w przeplocie. Co bardzo ciekawe, zestaw zawiera silikonowy dyfuzor, który pozwoli na rozproszenie światła i uważam, że jest on wręcz wymagany, bo światło robi się o wiele przyjemniejsze. Na spodzie instrukcja, lecz to chyba standard, jest w wersji angielskiej, więc poznamy w niej podstawowe funkcje. Co ważne, na końcu znajduje się kod QR, który pozwoli wam ściągnąć aplikację dedykowaną do tej lampki, żeby nią sterować, ale o tym za moment. Czas na podstawowe informacje odnośnie sprzętu. Moc lampki określona jest jako 5 V i świeci o sile, tutaj w zależności od odległości, 1300 luksów odległości 30 cm, 500 na pół metra i 120 w odległości 1 metra. Czy to dużo? Szczerze powiedziawszy, żeby dokładnie oświecić tło za wami, potrzebujecie przynajmniej dwie lampki. W tym momencie widzicie jedną lampę, jest to zdecydowanie za mało, więc jeśli chcecie mieć w pełni oświetlone tło, minimum dwie sztuki będą tutaj wymagane. Temperatura światła jest możliwa do ustawienia od 2500 do 8500 kelwinów. Ciekawostka, współczynnik oddawania barw, czyli tak zwane Terry, jest na poziomie 95. Jest to super wynik, bo jest to de facto poziom profesjonalnego oświetlenia. Nasza lampka wyposażona jest w akumulator 3,7 W o mocy 4000 mAh, co przekłada się na prawie 15 watogodzin. Przy pełnej mocy świecenia producent deklaruje działanie przez 3 godziny, natomiast przy mocy 1% wystarczy to aż na 16 godzin. Waga 185 gramów, co ma znaczenie, bo lampka wyposażona jest w mocny magnes na bokach. I tutaj oczywiście, testowałem ją w kilku miejscach, w kilku sytuacjach i naprawdę jest on bardzo silny, nawet na ściance mojej z rurki, z takich rurkach, co mam wokół stołu, też to się oczywiście trzyma. Lampka RM75 ma możliwość sterowania z poziomu przycisków znajdujących się na obudowie. Na tyle znajdziemy przyjemny wyświetlacz, który pomaga nam ustalić, jaki tryb mamy ustawiony i jakie wybraliśmy parametry, lecz samo sterowanie w ten sposób jest strasznie mozolne i trudne. Tutaj z pomocą przychodzi nam oprogramowanie Smal Go Go. Przechodząc w tryb Bluetooth na lampce, możemy podłączyć ją z naszym smartfonem. W tym momencie całe sterowanie jest bajecznie proste i bardzo przyjemne. Mamy tutaj dostępne wszystkie opcje. Sama aplikacja pozwala na sterowanie wieloma lampami, aż nabiera znaczenie posiadanie ich kilku sztuk. Aplikacja jest na tyle intuicyjna, że każdy sobie z nią poradzi i po jej podłączeniu lampa może być już w pełni sterowana tylko i wyłącznie w ten sposób. Wystarczy ją uruchomić i z poziomu aplikacji możecie ją wyłączyć i wręcz uruchamiać wtedy już tylko i wyłącznie z tego poziomu, jeśli lampa jest na stałe zasilona. Podsumujmy wszystkie informacje. Smallrig RM75 to przenośna lampka RGB z bardzo rozbudowanymi możliwościami. Dzięki dużemu akumulatorowi pozwala na długą pracę bez zasilania, jest silna, pozwala na zwiększenie jakości naszych materiałów, lecz niewystarczająca, żeby sama zajęła się tłem. I wymagane jest posiadanie przynajmniej dwóch takich sztuk. Mocowanie magnetyczne pozwala na mocowanie w różnych miejscach, a jak nie chcemy, zostaje oczywiście standardowy gwint. Dyfuzor zwiększa na tyle światło, że nawet umiejscawiając ją prosto na nas, nie będzie nas raziła i powodowała mrużenia. No i oczywiście, co najważniejsze, sam nasz współczynnik oddawania barw Terry jest na poziomie profesjonalnego oświetlenia. A jakie jest wasze zdanie odnośnie tej lampki LED? Podzielcie się swoimi doznaniami w komentarzach, swoimi opiniami, koniecznie zostawcie kciuka w górę. Dziękuję za oglądanie, do samego końca, do kolejnego materiału. Na razie, hej hej, pa!